dziennikarka, teolożka, autorka książki Siostry. Poczekaj, muszę się tutaj przekopać, żeby pokazać. O, dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Siostry o nadużyciach w żeńskich klasztorach. Tak wygląda okładka tej książki, do której lektury serdecznie Was zachęcamy. Przepraszam, ja dzisiaj, wiesz, taka pociągająca jestem, ale to przez tę pogodę, no w tej chwili jest pięknie, ale tak, wiesz, dzisiaj rano minus jeden, pięknie. Tak. Mam nadzieję, że nie zmarzłaś. Powiedz mi, czy wszystkie Twoje rozmówczynie w tej książce to są były zakonnice? Tak. Wszystkie? Mhm. Tak. Fragment tej książki brzmi tak. W wielu zgromadzeniach żeńskich w Polsce siostry przeżywają prawdziwe piekło. Miłość, jaką żywią do Jezusa i Ewangelii, bywa bezwzględnie wykorzystywana przez przełożone. Wszelkie protesty spotykają się z przemocą. Siostry często są wycieńczone psychicznie i fizycznie, nieraz bliskie samobójstwa. Dlatego postanawiają odejść. Czy to, o czym napisałaś, to jest coś, co łączy historię Twoich rozmówczyń? Bo to jest dość generalizująca opinia. Jest generalizująca i zdaję sobie sprawę, że jest to opinia byłych sióstr. Mm-hmm. To jest opinia tych, które nie dały rady wytrzymać w tym systemie, nie dały rady wytrzymać tego trybu życia. Więc na pewno to nie jest coś, co będzie dotyczyło absolutnie wszystkich sióstr zakonnych w Polsce. Z drugiej strony ja mam takie poczucie, że... Znaczy mam już odzew po książce. Mam odzew od sióstr, które są w zgromadzeniach. Nadal dotarła do nich ta książka. Dotarła do nich ta książka i one dziękują często za tę książkę. I mówią, że one tam żyją i one chcą tam żyć. One naprawdę czują to powołanie. No właśnie, bo już całkiem niedawno ale uważają, się... że, ale uważają, że pewne rzeczy są tutaj dobrze nazwane, że one ten ciężar znoszą i chcą go znosić. Ale te były zakonnice powiedziały ich głosem trochę, tak? No właśnie, widzisz, bo całkiem niedawno rozmawiałam z Justyną Dżbik, która z kolei opisała życie sióstr czynnych, tych obecnych. I tam nie ma takich historii, ale być może właśnie ta perspektywa się zmienia, kiedy siostry stają się byłymi zakonnicami. Myślę, prawda? Że tu jest jeszcze jeden problem. To znaczy, siostry budują trochę taki obraz na zewnątrz, że nie przyznają się do tego, co jest trudne. My mamy taki dosyć sielankowy obrazek sióstr. One są uczone wręcz tego, że o problemach nie mówi się na zewnątrz, że się tego nie wynosi ze zgromadzenia. Jak czytałam stare takie książki formacyjne dla sióstr, tam było wprost napisane, nie wolno ci nikomu mówić o tym, co się dzieje. Nie wolno ci nawet ze spowiednikiem o niektórych rzeczach, które są trudnością zgromadzenia, rozmawiać. To jest straszna hipokryzja. No. Tak. I teraz jeszcze skończę z tą książką o posłuszeństwie sióstr. Ja ją trochę znam. I jeżeli z siostrami rozmawia ktoś, to nie jest zarzut, to jest po prostu inne spojrzenie. Kto jakby deklaruje na początku, jestem osobą niewierzącą, jestem spoza kościoła, chcę zobaczyć, na czym to polega, no to ten ktoś dostanie ten zewnętrzny obraz. Dostanie te opowieści, które my zawsze dostajemy o siostrach zakonnych. A to, co ty im powiedziałaś, ja jestem teolożką, jestem częścią Kościoła i chcę to, nie wiem... Takie było założenie. Takie było założenie, że piszemy tę książkę od wewnątrz Kościoła, po pierwsze. Po drugie, no trochę te panie wiedziały, co ja robię i jak pracuję na co dzień, więc to nie jest to trudno znaleźć i wygooglować. Dodajmy, że nasza gościnie jest również między innymi laureatką Nagrody Świat. Tak jest. Więc to mogły sprawdzić, ale ja też miałam trochę kontaktów z siostrami zakonnymi. Po pierwsze, znam je prywatnie. Po drugie, był taki czas, który dla mnie był mocno uczący w tej kwestii, kiedy przez 3 lata mieszkałam w akademiku prowadzonym przez siostry zakonne. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Nikt mi tam absolutnie nie robił żadnej krzywdy. No dobrze, ale piszesz też o krzywdach. I jest tam historia Alicji, która była wykorzystana przez inną siostrę, tę, która była dłużej w zakonie, która jej wmawiała, że ona teraz jej pokaże prawdziwą miłość. A chodziło o to, że ona ją po prostu molestowała, wręcz gwałciła. Wręcz gwałciła. I to jest historia o wierze, o wychowaniu, ale też właśnie o tej strasznej krzywdzie i gwałtach, które wyszły z
tych bram zakonnych i przedostały się na zewnątrz nawet po ucieczce tej Alicji, prawda? Z tak zwanego Karmelu, czyli od karmelitanek. Cały czas się zastanawiam, jak duża jest skala właśnie tych seksualnych nadużyć. I mam nadzieję, że ona jest niewielka, bo z moich 11 rozmówczyń, które naprawdę były losowe, tak, to jest losowa próba, dwie doświadczyły takich rzeczy. Siostry, które się do mnie zwracały, mówiły, dwie że... na 11, tak, to, ale to jest i tak o dwie za tak, dużo. To jest bardzo dużo. To w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tylko ktoś mi zadał pytanie... jak to jest, dlaczego to właśnie wśród księży są nadużycia seksualne? No właśnie nie są wśród księży, one są wszędzie. Nie tylko. W każdym środowisku problem z siostrami polegał na tym, że one absolutnie nie miały dokąd z tym iść. Tam absolutnie w tym systemie nie było drogi zgłoszenia tego, że dzieje się coś złego. Siostry mogły odejść. No dobrze, zwłaszcza ale ta jeżeli... siostra, ta Alicja, której historię opisujesz, ona z jednego zakonu uciekła do tego, do karmelitanek, zamknęła się, a i tak ta siostra krzywdząca ją tam znalazła. Uciekła od karmelitanek, tak? Wróciła do świata. I tak ta siostra znowu ją dopadła, szantażując, nie wiem, grożąc, że popełni samobójstwo. I jak to, znaczy, wiesz, no, pewnie dla nas to jest kompletnie niezrozumiałe, jak to mogło się wydarzyć, że ta siostra i tak się dalej spotykała ze swoją oprawczynią. Nie wiem, czy to jest niezrozumiałe. Jeżeli przyjrzymy się historiom kobiet, które są terroryzowane psychicznie przez mężów... Syndromem sztokholmskim, wszelakim, prawda? Tak to działa. Jeżeli ktoś robi nam krzywdę, to jednym włączy się absolutny protest i ucieczka od pierwszego momentu, a inni będą gdzieś tkwić w takim uwikłaniu i to absolutnie nie jest ich wina. Tak? Oczywiście. Nie mają siły z tego się wyrwać. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze taką presję Boga, posłuszeństwa i to poczucie, że ja muszę już być w tym zakonie i muszę to znosić, to jest często po prostu przeczekanie, nie? My się próbujemy uwolnić od tej jednej kobiety, ale trwamy nadal w systemie i ona ma wciąż do nas dostęp. A powiedz mi, co się dzieje w tej chwili z bohaterką o imieniu Alicja i co się dzieje z tą siostrą, która była jej oprawczynią? Czy ją spotkała jakaś kara za to? Wszystkie w ogóle moje rozmówczynie są fantastycznymi kobietami. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, że one, mam wrażenie, żadna z nich nie ma w tej chwili jedynej tożsamości pod tytułem jestem byłą siostrą. One są żonami, matkami, mają firmy, mają mnóstwo innych zajęć i to, że są byłymi siostrami, to jest, nie jest jedyna rzecz, która je dzisiaj określa. Okej, okay. Nie definiują się poprzez nie definiują się w ten sposób. To jest po prostu opowieść jakaś z przeszłości, co ja sobie bardzo cenię. Pani, która w książce jest nazwana Alicją, ona nie, no w rzeczywistości nie ma na imię Alicja, oczywiście, żeby była jasność. No, jest też żoną, jest też mamą. Jeżeli chodzi ale o siostrę... Ale dożyła do ukarania tej swojej oprawczyni, z tego, czy nie? Co wiem, siostra, która była jej oprawczynią, jakieś konsekwencje poniosła takie wewnątrz zakonne, że raczej została gdzieś odsunięta, ale przeniesiona Alicja, do innego zakonu, jak z parafii do parafii. Tego się nie da zrobić. Jest po prostu odsunięta gdzieś od pracy. Nie wiem, czy nie jest w eksklaustracji, czyli że żyje poza zakonem, ale śluby ma. Od razu dokończę. Ta pani jakby dojrzewa do tego, żeby zrobić z tej sprawy rzecz publiczną i domagać się publicznie. Uruchomione są procedury, ona nie ma jeszcze odpowiedzi watykańskiej. Tu też chodzi o jedną rzecz. My powierzamy czasem nasze dzieci siostrom zakonu w przedszkolach, szkołach, więc tu po prostu o to chodzi. Kolejna rzecz jest taka, którą opisujesz, że znaczy, stosunek do ciała kobiety, tak? No siostra zakonna to jest kobieta, ale nie dostaje podpasek, tylko dostaje jakieś szmatki, ściereczki, żeby sobie podłożyć, jak ma miesiączkę. Nie może się myć i patrzeć na swoje ciało, tak? Jak się wyciera ręcznikiem, to tylko na górze, a na dole jakąś ścierką. Powiedz mi, czy nie wiem, no, pojawiają się jakieś głosy, albo na przykład musi jeść w innym miejscu niż te, które nie mają okresu w tym momencie, tak? To czy pojawiają się jakieś głosy z wewnątrz kościoła, że to wszystko
wszystko należy zmienić, że no, to średniowiecze to już nie jest ten moment, na który zasługują kobiety. Pierwsza rzecz, to nie jest absolutnie coś, co dzieje się we wszystkich zgromadzeniach, no tak, bo ten stosunek jest bardzo, jest bardzo, bardzo różny w zależności nawet od klasztoru, więc to nie jest reguła. Siostry mają podpaski, niektóre mogą z tego korzystać. Owszem, będą mówiły niektóre, że dostają te najtańsze, grube pieluchy, a nie podpaski. Albo na przykład któreś siostry mówiły, że dostają podkłady szpitalne do nietrzymania moczu zamiast podpasek. Ale czy Kościół coś robi? No właśnie problem polegał na tym, że jakby my dotąd nie do końca byliśmy świadomi tego, co się dzieje wewnątrz. Nikt tego głośno nie powiedział i nie pokazał problemów. Jeżeli rozmawiam z siostrami albo z byłymi siostrami, które rozmawiają ze mną o książce, to one szczególnie dziękują za tę ostatnią część książki. Za to podsumowanie i zebranie tych bolesnych punktów i nazwanie ich po imieniu. One mówią, wiesz, ja to wszystko przeżyłam, ja tę historię znam, ale tego nikt nie ponazywał. Nie powiedział, że to jest uderzenie w godność człowieka, to jest ograniczenie rozwoju intelektualnego, to jest szantaż religijny. I ja bym bardzo chciała, żeby owocem tej książki nie były skandale, tylko żeby owocem tej książki była właśnie zmiana. Rozmowa w kościele o tym, jak to wygląda, bo dla mnie to było przerażające, jeżeli słyszałam od tych pani, że one miały zaprzyjaźnionych biskupów, którzy wiedzą, jak to wygląda, którzy wspierali czasem te siostry w odejściu, ale oni też, no taka jest struktura kościoła, nie mają władzy nad tym, co się dzieje w zgromadzeniu. To zgromadzenia muszą same się uzdrawiać. Czasem najprostsza droga do nieba wiedzie przez piekło. Monika Białkowska, siostry o nadużyciach w żeńskich klasztorach. Resztę sobie doczytacie. Dziękuję ci serdecznie, Moniko, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego ci życzę i dużo zdrowia tobie i wam. Ja też sobie życzę dużo zdrowia i dużo siły, bo ten tydzień jest taki niełatwy. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Do widzenia. Do zobaczenia.